Axe Kid One, o który prosiliście, żebym nagrał film, pokazał wam problemy, jakie mam. Praktycznie takie same problemy zgłaszają inni ludzie. Nie wiem, dlaczego nie są publikowane. Ja rzuciłem post. Po prostu on wisi dalej, nie jest informowany, nie jest upubliczniony. Nie wiem. Zobaczcie, ja wam po prostu pokażę, co ja mam problem. Nie krytykuję firmy, bo wysłali nam wszystkie elementy, które potrzebowaliśmy bardzo szybko, ale uważam, że no ten fotelik za cenę, jaką trzeba za niego zapłacić, no jest trochę rozczarowaniem. Zaczynamy. Pierwsza rzecz, pasy. Czy wam mówiłem, to jest największy problem z fotelikiem. Może w tym nowym jest to rozwiązane, nie wiem. My mamy jeszcze zwykłego łana. Zobaczcie. Po pierwsze pas jest, nie wychodzi na środku. Tu pewnie chodzi o mechanizm. Pas przechodzi tędy. Jest mechanizm do pasa. Idzie prosto przez jedno takie oczko wspowane, stalowy pręt. Później przechodzi przez drugie. Przechodzi przez trzecie i idzie do tyłu. I teraz po pierwsze. Tutaj jest jeszcze prosta droga pasa. Tutaj już trafia na pierwsze oczko. Ten plastik jest zestawem naprawczym. O, tego tutaj nie było. Normalnie po drugiej stronie jest tylko i wyłącznie taki drut. I on cały czas ocierał ten drut. Bo od razu skręca i to dość mocno skręca w tą stronę. Teraz zobaczcie, że to też nie jest na środku fotelika. Ten pas nie jest, on jest przesunięty. Tu jest środek fotelika. Ten pas jest przesunięty w prawą stronę. I teraz tutaj też jest ten zestaw naprawczy. Jego nie było tutaj, więc to tak samo ono ocierało, jak tutaj widzicie po tej stronie. Dlatego pokazałem wam zdjęcie, jak to wygląda. My używamy tego bardzo krótko, ale zobaczcie, co się dzieje już z pasem, jak on już jest zagięty w tym miejscu. Te pasy się po prostu zaginają. Także tutaj no, jest to rozczarowanie. Ja mówię, AxeKit wysłał nam od razu zestaw naprawczy, ale my o tym nie wiedzieliśmy. AxeKit się nie komunikuje z klientami. Może się komunikuje z tymi, którzy zarejestrowali produkty. Nie wiem. My mieliśmy z tym problem. Także tutaj jest, no, jest to rozczarowujące. Druga rzecz. Odpinanie pasa. Tak, rozumiem, tak jak mówiłem, w większości fotelików jesteś tu na środku, może na górze. Tutaj rozumiem, że ten mechanizm, zgadzam się z tym. Ale ten mechanizm jest tak strasznie mały i tak ciężko się do niego dostać. Dla osób, które mają drzwi z tej strony, jest to mniejszy problem. Dla osób, które mają drzwi z tej strony, już jest to problem, kiedy dziecko trzeba wypiąć, bo trzeba sięgnąć bardzo głęboko pod nogi dziecka i poszukać tego elementu. I teraz, on nie jest wciskany, że można go tak było zrobić, on jest ciągnięty na dół, więc trzeba palcem gdzieś tu złapać, nie wiem w jaki sposób, bo tutaj jest bardzo mało miejsca. Szczególnie dziecko jest mniejsze, trzeba to nacisnąć, wtedy pociągnąć. Czy nie można było tego rozwiązać tak, jak wygląda to w minikidzie? Mamy minikida i jest to świetnie rozwiązane. Jest dużo większa klamra, dużo ładniej. To jest i cały materiał jest obsunięty. Nie wiem, może u nas jest źle, to źle jest założone. Nie wiem. Tutaj jest, nie wiem do czego jest ta dziurka. Czy to powinno być tak? Nie mam zielonego pojęcia. Jest to co najmniej dziwnie rozwiązane. I tak, to jest dla nas jest ten problem. Kolejna rzecz, którą musiałem wam pokazać, to przy montażu instrukcja mówi, że oczy, bo uszy dziecka powinny być mniej więcej na tym poziomie. Okay? Jeżeli tak zrobicie, przynajmniej u nas tak jest, może wasze dzieci są inne, barki są prawie na tym poziomie. Więc widzicie, o ile pasy są niżej. Więc w momencie, kiedy dziecko jest w środku, jego pasy są tak. Więc on się może wyciągnąć troszeczkę bardziej. I przy naszym dziecku, zresztą widzicie, są takie specjalne gumowe elementy, które powinny się przyklejać. One się przyklejają bardziej w momencie, kiedy go zapinacie. Ale w momencie, kiedy dziecko jest tak zapięte, ono się może odsunąć. Bo ono musi być ten tako. I ono się lekko może odsunąć. I w naszym przypadku, naszego dziecka, ono po prostu sobie wyciągało ręce z pasów. W minik, gdzie tego nie było. Kolejna rzecz. Klamra. Jak zobaczycie, klamry są miniaturowe. Wszystkie, które ja widziałem, były większe i był sam element metalowy, z jeden zachodził za drugi, to się blokowało i się trzymało jedno z drugim. No tutaj jest to rozwiązane fatalnie, zresztą zaraz wam pokażę. Złożenie tego razem, to jest tylko i wyłącznie taki malutki ząbek po tej stronie, żeby to złożyć. Bardzo źle się to się trzyma, jeżeli wasze dziecko, nie wiem, kopie, nie lubi być wkładane, ma jakieś problemy, no to będziecie mieli z tym problem, bo to się nie będzie trzymało, to się po prostu rozpada. Może w nowszym jest rozwiązane, nie wiem. To wam tylko po prostu pokazuję. Druga sprawa jest taka, że po włożeniu, ponieważ te dwa elementy tylko się trzymają, nie sam metalowy, tak jak w innym, tak jak mówię, minikit ma dwa elementy, jeden zachodzi, a drugi się trzymają się razem.
Włożenie czasami jest problemem, szczególnie jeżeli na przykład dziecko się wije, czy tam próbuje wyjść, czy coś. Dwa, zauważyliśmy, że po pewnym czasie nie zawsze to wychodzi. Trzeba czasami mocno nacisnąć, to będzie wychodziło wtedy dopiero. Nie zawsze to wyskakuje, jest czasami problem, żeby to otworzyć. No, no nie jest to, nie jest to super rozwiązanie. Kolejna rzecz, regulacja. Regulacja fotelika. Ta zapadka służy do regulowania przód tej. Ok? Świetnie. Jak zauważycie, ona nie zawsze odbija. Widzicie? Więc ja nie wiem, czy ona powinna być tak, czy ona powinna wracać. No, nikt się nie musi doktoryzować w użytkowaniu fotelika, czy tak powinna być, czy nie. Generalnie ona nie wraca, nawet nie jest już zimno. Widzicie? Tak wygląda, jakby gdzieś tam sprężynka została ułamana. Nie wiem. To nie jest fotelik 10-letni. To jest kilkuletni produkt, który no jest to co najmniej dziwne. Teraz zobaczcie, że to można przesunąć. Jeżeli będziecie delikatni, zauważyłem, w odpowiednim miejscu, pod odpowiednim kątem, ten fotelik się po prostu nie blokuje. Także i to nie jest blokowanie pomiędzy pozycjami, bo tutaj widać ewidentnie, zobaczcie, że można go całego przesunąć. Dopiero w pewnym momencie dołapuje. Nie zawsze to się dzieje, ale zobaczcie, widzicie? Całość przesunęłem. Także to nie jest zapadka pomiędzy elementami. Ten, regulacja góra-dół, działa bezproblemowo. Ale to jest niebezpieczne. Także ja tu za każdym razem dociskam to. Czy powinno się tak robić? Wydaje mi się, że nie. Jest to według mnie problem. Także kolejna rzecz. Mechanizm pochyłu. Słyszycie? Właśnie to jest mechanizm pochyłu, który zwyczajnie tarabani. I tak ten fotelik później, jak jedziecie samochodem, tak ten fotelik stuka. Tu widać. Tu widać, jak to się rusza. Także, no, to jest. To trochę rozczarowujące. Nie jest niebezpieczne, ale jest rozczarowujące. I jest to dość głośne, jak się jedzie ten. Fotelik jest dość płytki. Zobaczycie? Jest dość płytkim fotelikiem. Jeżeli jeszcze do tego dołożycie wkładkę do dziecka, które jest młodsze, jest naprawdę ciężko go włożyć. Ja tutaj mam porównanie, tylko porównuję do Axkid Minikida, który jest bardzo głęboki, ale przez te dwa elementy wzmacniające jest dziecko trudno włożyć, szczególnie jeżeli macie je pod innym kątem. Jeżeli na przykład podniesiecie trochę bardziej, włożenie go tutaj jest problematyczne, bo w minikidzie jest to, tutaj jest to wycięcie. Rozumiem, jest to bardziej niewygodne niż niebezpieczne. To jest wzmocnienie, które w ogóle musi być, więc tutaj jest to po prostu ergonomia. Sprawdźcie sobie to, bo tutaj no, z tym my mamy na przykład problem. Dlatego też się pozbywamy, bo po prostu jest ciężej włożyć dziecko do tego, do fotelika. Teraz kolejna rzecz. Tu jest taki plastik, który trzyma baterię i przycisk do nóżki. Nóżka jest świetnie rozwiązana według mnie, bo to jest jedyny fotelik, który ja widziałem do tej pory, gdzie nóżka jest ładnie schowana i ten fotelik po prostu stoi, nie lata na tej nóżce. Ale jeżeli wyciągniecie ten plastik, nie można go położyć z powrotem. Będzie cały czas piszczał, jeżeli fotelik będzie sobie leżał. Musicie odkręcić te śrubki, wyciągnąć, włożyć jeszcze raz. No jest to trochę problem. Także tutaj jest ten, jest z tym mieliśmy problem. No i minikit, w momencie kiedy naciągacie pas, minikidzie, to się rusza i idzie w górę, dół automatycznie z pasem. To jest już preferencja, którą tam chcecie sobie zrobić, którą ja bym chciał widzieć, szczególnie w takiej cenie. Nie ma tego tutaj, no nie wiem, no nie jest to może jakiś specjalny problem, jest to bardziej preferencja. Druga sprawa, którą my zauważyliśmy, to po założeniu tego rebound baru, dziecko często zahacza nogami o to tutaj, o ten element. Jest tylko ciężko, jak już kiedyś prawie nie wykręciłem naszemu dziecku nogi. Może to tak wygląda w innych, nie wiem, ale przyznam się szczerze, że po pierwsze jest problem z zamontowaniem ISOFIX-ów, dlatego że ISOFIX-y nie są wysuwane. Taki jest design, trzeba po prostu pociągnąć to mocno do góry, trzymać jedną ręką tutaj, nie wiem, czy to można jakoś zablokować, ale generalnie spada samo. I wtedy montować ISOFIX. To jest problem. Dwa, w momencie, kiedy jest to założone,
nasze dziecko tu, szczególnie w tym miejscu, tu blokuje sobie nogi i zahaczyło ostatnio nogą, mieliśmy z tym problem. Także to są rzeczy, które, na które warto zwrócić uwagę. Tutaj no, jest to, te rzeczy są uciążliwe. Te nakładki tutaj, no, to troszeczkę wygląda tandetnie. I dwa, bardzo łatwo, zresztą pokażę to, jest to trochę tandetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o zakładanie tych elementów. Ok, teraz wystarczy, że włożycie fotelik i kopniecie lekko nogą. Tego już nie ma. Po prostu to się nie trzyma w ogóle. Tak jak na przykład, nie wiem, w Cybex ma wysuwane te elementy, tak tutaj, no, bardzo łatwo jest, szczególnie jak zapinacie dziecko, raz, że to wyłamać, bo widziałem już kilka osób to wyłamało, a dwa, tylko uderzysz, już tego nie ma. To wypada, leci wszędzie. No, no nie spodziewałbym się czegoś takiego po produkcie kosztującym takie pieniądze. W przypadku na przykład Minikida jest to rozwiązane troszeczkę inaczej. Też nie jest wspaniale, no ale to jest inna też półka cenowa, inna klasa samo, inna klasa fotelika. Także tutaj musicie zobaczyć. Także jeżeli chodzi o zestaw naprawczy, tak jak mówiłem, dwa elementy, które są pod spodem, które trzymają, to musicie sprawdzić. Jeden element, który tutaj jest, zabezpiecza pas. Te dwa plastikowe elementy tutaj wchodzą, one trzymają pasy i te uchwyty są inne. Są troszeczkę inne do tego, do zabezpieczenia. Także pod tym względem, jeżeli chodzi o Axkida, no fantastyczne rozwiązanie, no bo bardzo szybko, znaczy fantastyczne, świetna odpowiedź od Axkida, bo wysłali nam natychmiast bez żadnego pytania, bez dodatkowych kosztów, wysłali nam wszystkie elementy, które potrzebowaliśmy. Więc tutaj, no pod tym względem jest wspaniała firma, natomiast produkt, jeżeli nowa wersja, bo wiem, że jest teraz Axkid One 2 chyba, jeżeli jest, sprawdźcie, czy to jest to samo, czy to działa. Jest lekki, na pewno, zgadzam się, ma dużo ustawień, bo tu jest dużo ustawień, fajnie jest to rozwiązana noga, jest na pewno bezpieczny, jest fotelikiem, który starczy na długi czas, ale my niestety się go pozbywamy, bo mamy z nim problem i on, druga sprawa, zajmuje dużo miejsca, ale to już będziecie widzieli konkretnie przy montażu do waszego samochodu. Także tutaj pod tym względem jest, my zostajemy przynajmniej na razie przy Minikidzie, a później prawdopodobnie przechodzimy na jakiś do przodu. Także tutaj wam powodzenia w szukaniu fotelików.